Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu. W dzisiejszym vlogu będzie trochę organizacyjnie pod względem biura, pod względem magazynu Wowkow, gdzie trzymamy wszystkie produkty. Muszę dokupić półki, brakuje nam troszkę miejsca na dodatki do paczek. Oprócz tego też jest plan, żeby kupić nowe krzesełko do mnie, do studia, do nagrań. Także będzie dzisiaj wycieczka do Ikei. No, nie przedłużam, zapraszam Was na dzień ze mną. Ale zanim dotrę do Ikei, jestem w biurze i słuchajcie, tutaj muszę nagrać nowy odcinek Babskich Pogaduch. Bardzo Wam się ta seria spodobała na moim kanale drugim, Klateks. Bardzo Wam się spodobała, są naprawdę mega pozytywne komentarze, fajny feedback. I dzisiaj nagrywam kolejną część. Wczoraj na Instastory, na Instagramie wrzuciłam Wam okienko do zadawania pytań. No i dzisiaj wybiorę z tych pytań kilkanaście i odpowiem na nie w odcinku Babskie Pogaduchy 2. Jak wierzę ten vlog, to Babskie Pogaduchy już powinny być na kanale, więc zapraszam Was po obejrzeniu vloga na kanał Klateks. Babskie pogaduchy nagrane, także git. Naprawdę było masę fajnych pytań dzisiaj. Wszystkie oczywiście nie byłam w stanie odpowiedzieć, ale odpowiedziałam na naprawdę takie, myślę, że najciekawsze dla Was. Oczywiście ta seria będzie kontynuowana, więc jeszcze mamy dużo okazji, żeby odpowiedzieć na resztę tematów, które Was interesują. No i polecam śledzić Insta Stories, ponieważ tam właśnie wrzucam to okienko i wtedy możecie mieć wpływ na to, o czym mówię w babskich pogaduszkach. Okej, ubrałam się, zabrałam wszystkie rzeczy, jadę do Ikei, nie miałam jechać sama, ale przemyślałam, co muszę kupić i stwierdziłam, że nie dam rady jednak chyba sama. Kasper akurat pracuje i nie może jechać ze mną. Potrzebuję kupić 3 półki, takie drewniane na ścianę, no i krzesło obrotowe tutaj do studia, więc może mi być ciężko to wszystko powkładać i tak dalej, więc dzwoniłam do mamy, akurat skończyła pracę i może pojechać ze mną, więc jadę po mamę, no i jedziemy we dwie do Ikei, także to będzie śmieszny vlog, coś czuję. Jesteśmy z mamą, a ja chyba nie wzięłam maski, czekaj, ale nie wzięłam maski. Zapomniałam maski, już mam. Jesteśmy już na Ikei i uciekła mi do wejścia. Nie, dobra, nie poczekała na mnie. Zaraz się zapytam czemu. Mama już zrobiła sobie zakupy, większy od wózka. Mama kupiła pojemniki na poddasze, tak? Na choinkę? Nie na choinkę, na ozdoby. Czy na ozdoby choinkowe. Wóżek większy od mamy. Ja już mam śmietnik, do biura potrzebowałam nowy, półki odbieramy na magazynie i krzesło tak samo. Mieliśmy dwa wózki, jedziemy na dwa. Szybciej, proszę Panią. Mamy, słuchajcie, półki, których potrzebowałam, 4 sztuki. Są ciężkie, okazało się, więc dobrze, że mam pomocnika i wspornik. Jak jesteśmy z mamą w Ikei, zawsze wstępujemy też na wyprzedaże. Sprzedaż okazja. Sprawdzamy, czy jest coś ciekawego. Na dziale wyprzedaży niestety nic, prawda? Nie, zero bochów. Nic. Nic nie było. Idziemy do kasy. Udane zakupy? Daj spokój. Ledwo co idziesz, widzę z tymi pokrywami też. Daj spokój. Te pojemniki są większe od ciebie, mamo. Ale będą pakowne. Tak. Jesteśmy w aucie, udało się zapakować. Mama słusznie zauważyła, że zabrałam ją do pomocy, żeby zapakowała ze mną półki, krzesła, doładowała mi, także nie mogłyśmy się zmieścić w dużym aucie rodzinnym, wielkim. Dobra, jedziemy do domu. Zdecydowanie to był odcinek sąsiedzi. Tak, tak. Jak wiecie, ta bajka taka bez głosu. No. Czeska? Czeska, nie? Czeska bajka, tak. Zakupy w Ikei z mamą bardzo udane, to były takie mocno wieczorne zakupy, ale wszystko kupiłyśmy, wszystko udało nam się przewieźć do domu tak jak należy, więc git. A zobaczcie, mamy dzisiaj kolejny dzień i stoję w tym miejscu, które może kojarzycie, czyli jestem na wprost moich drzwi tarasowych, balkonowych w mieszkaniu i jest godzina chwilę po 9:00, jest tak ciemno. Jest tragiczna pogoda, jest tyle chmur, w ogóle nie widać słońca. Strasznie ponury dzień, więc muszę się rozbudzić. Powieszę pranie, włączę sobie w tle muzyczkę. Troszkę sobie, wiecie, do muzyczki potańczę, poruszam się i muszę się, wiecie, tak pobudzić, żeby ten dzień nie był taki ponury. Na pewno dzisiaj kawka obowiązkowa, także lecimy. Wczoraj z
skończyły mi się też soczewki, te, których używałam, eyewear'y z Vision Express. I kupiłam sobie już zapas na najbliższe 2 miesiące. Była akurat promka 3+1, czyli kupując 3, dostawałam 4 opakowanie gratis, więc bardzo się opłacało. Jesteście często ciekawi właśnie te soczewki, których ja używam, to używam jednodniowe Eyewear Harmony. Dobra, wparam teraz do łazienki, zrobię sobie make-up jakiś dzienny. Oczywiście w opasce wow-cow, w bluzie wow-cow, dzisiaj jestem cała w ubraniach z mojej marki. I jeszcze jakby taka, jeszcze takie małe ogłoszenie do Was. Kosmetyczki, które były dostępne w sklepie razem z prezentami, już są wyprzedane, już nie wrócą. I jak ogłosiliśmy na wow-cow, na Instagramie wow-cow informację, że kosmetyczki są wyprzedane, koniec sprzedaży, to nagle pojawiły się wiadomości, kurde, Klaudia, nie zdążyłam kupić kosmetyczki, jakoś tak to odkładałam, że kupię za tydzień, za 2 tygodnie, po wypłacie i tak dalej, i po prostu no, wiele z Was nie zdążyło kupić kosmetyczki. Pytałyście, czy jeszcze jakieś pojedyncze sztuki, no niestety nie. Jeśli padła informacja, że są wyprzedane, to są wyprzedane w całości. Więc tutaj dla osób, które dalej zastanawiają się nad kupnem opaski kosmetycznej, albo bluzy, albo koszulek w łaty, albo koszulek z nowej kolekcji Bakery z haftami, z donatami, z ciastkami, to nie polecam tak długo czekać, bo później będzie rozczarowanie, bo to jest tak, że jakby nam ilość na magazynie może skoczyć się z dnia na dzień. Może danego dnia będzie tak duża sprzedaż, że po prostu wyczyścimy magazyn do końca. Z łatek mamy już niewiele sztuk. To są już gdzieś tam ostatnie sztuki, jakieś pojedyncze rozmiary. Więc dziewczyny, koniecznie, jeżeli zastanawiacie się nad jakimś produktem, wpadajcie na stronę, zamawiajcie póki są, żeby później nie było takiego rozczarowania, bo na pewno teraz w tym momencie wysłuchają mnie dziewczyny, które po prostu nie zdążyły kupić na przykład kosmetyczki, która jest już wyprzedana. Przypominam, że opaska jest wysyłana z prezentami. Kupując opaskę, dostajecie jeszcze maskę nawilżającą i płyn micelarny, wlepy. Jeśli chodzi o ubrania, to dostajecie zawieszkę do samochodu bądź do szafy, wlepy tak samo do przyklejenia, do kolekcji w łaty są dodawane cuksy, krówki, także wszystkie te paczki naprawdę są mega takie bogate, pięknie zapakowane, pachnące, więc no, na pewno nie będziecie żałować, produkty są polskiej produkcji i bardzo się staramy, żeby to wszystko było jak najlepszej jakości, także kto jeszcze nie ma produktów wow-cow, to koniecznie zapraszam Was teraz na stronę wow-cow.pl. Wybierajcie, kupujcie, póki jeszcze mamy dostępne produkty. Pomalowałam się i słuchajcie, nagadałam się o wow-cow, nagadałam się i chwilę później dostałam info. Uzgodniliśmy razem z całym teamem wow-cow, że robimy dla Was promkę na koszulki w łaty. Także wpadajcie na stronę, żeby zobaczyć, jaki to jest rabat. Bardzo duży i tylko tyle zdradzę. Także bierzcie koszulki w łaty, dorzucajcie sobie opaskę czy coś z nowej kolekcji i koniecznie zamawiajcie, no bo poważnie. Nie warto w takiej cenie, jeszcze te koszulki nie były, także mam nadzieję, że będziecie zadowolone. A ja teraz lecę do biura. Pakuję tam paczkę dla pewnej pięknej dziewczyny, dla Werki Jagoś. Z Werką Jagoś widziałyśmy się odkąd jest opaska już myślę, że 2-3 razy, ale ja za każdym razem zapominałam jej tą opaskę dać jej po prostu paczki zapakowanej w formie prezentu i mam sklerozę, głupio mi. I teraz wyszła nowa kolekcja, nie widziałyśmy się od tej pory, ale stwierdziłam, dobra, jadę do Wery, Wera mieszka blisko mnie, także spakuję dla niej przesyłkę. Myślę, że do Wery będzie super pasowała ta bluza z wow donatem, także zapakuję jej bluzę, zapakuję jej opaskę, zawiozę jej, mam nadzieję, że będzie zadowolona. Pisałam z nią wczoraj, wiem, że uczy się teraz do egzaminów na studia, jest pilną studentką, także to może będzie taka mała, przyjemna przerwa od nauki dla niej, rozpakowanie paczki, przymierzenie. Myślę, że ta bluza jej się spodoba, bo lubi właśnie takie stonowane rzeczy, białe, takie minimalistyczne, więc... git. I opaska też na pewno się bardzo przyda. Werka często robi pielęgnacje, make-upy, także to będzie strzał w dziesiątkę, myślę. Paczki zapakowane. Dla Werki trochę większe przez to, że po prostu bluza jest większa objętościowo. Tutaj dla Mareny i będę się teraz bawić w kuriera. I słuchajcie, wyszło w ogóle tak, że chyba jadąc do Wery, pojadę też do Mareny. Marlena też mieszka całkiem niedaleko
mnie. Od Weroniki będę miała do niej całkiem niedaleko. Po drodze jeszcze muszę podjechać w jedno miejsce w Katowicach, ale myślę, że zahaczę też właśnie o mieszkanko Marleny i Kuby i Marlenie też podrócę paczkę. Mam też dla niej opaskę pielęgnacyjną. No i myślę, że dla Marleny wrzucę do paczki koszulkę z Donatem. Marlena bardzo lubi beżowy. Ostatnio widzę bardzo często, że nosi właśnie ten kolor, więc myślę, że koszulka z Donatem będzie dla niej też idealna. Dobra, słuchajcie, paczka do Werki dostarczona. Teraz jadę do Marleny. To jest troszkę dalej, więc kończę już tego vloga. Mam nadzieję, że dziewczyny będą zadowolone z takich, wiecie, mini upominków, mini giftów wow-kołowych. Ja zmykam i widzimy się w następnym vlogu. No, najprawdopodobniej w niedzielę. Buziak, pa, pa!